W jednym z materiałów wspominałem już o Plutyczach, które stają się niejako centrum Podlasia. I nie chodzi o wielkość aglomeracji, a częstotliwość i różnorodność odwiedzin, gdyż jak sam Gienek mówi, wycieczki na jego gospodarstwie notuje się z całego świata, a nie tylko z kraju. Że do nas ludzie przyjeżdżają, wczoraj Murzyni byli, a z Ugandy byli, byli Chińczycy, Finowie byli, Amerykanów ile było, ono wszystko z polskimi tłumaczami. Bardzo, bardzo, bardzo mili ludzie. I to znaczy ja wiadomo, coś ja po tym po... Jak to Afryka, nie Afryka, Uganda, czort, kobieta, ono z Ugandy. Bardzo fajnie ludzie. I pogadali, pół litra wypiliśmy i... I choć dla wielu na plutyczkim gospodarstwie Andrzeja Igienka nie ma co oglądać, to dla ludzi, którzy kiedyś mieszkali na wsi, a dziś żyją poza nią, bądź żyjącym tylko na wyższej stopie życia, może to być powrót do czasów dzieciństwa, bądź poznanie czegoś, czego u siebie by nie doświadczyli. A i zapewne spora część osób jedzie tam tylko ze względu, żeby poznać Andrzeja Igienka. Mówiąc krótko, jak nie byłoby po co, nikt nie odwiedzałby Plutycz. W tym odcinku to tyle. Dzięki i słyszymy się w kolejnym.